Klinika powstała tak naprawdę ze wspólnej pasji i wspólnego chęci do działania. Najpierw zaczęło się od rozmów, a potem przeszliśmy do czynu. Ja jako specjalista dermatologii i medycyny estetycznej głównie zajmowałam się diagnostyką i leczeniem problemów związanych z wypadaniem włosów. Piotr jako świetny chirurg plastyk i chirurg zajmujący się przeszczepami włosów. Chcieliśmy tak naprawdę stworzyć miejsce, które od A do Z podejmie się zarówno diagnostyki, jak i leczenia, a następnie pozwoli uzyskać utracone włosy poprzez zastosowanie techniki IFUI i przeszczepów włosów. Nie jesteśmy kliniką, która zajmuje się tylko przeszczepami włosów. Jako że Kasia jest świetnym specjalistą dermatologii, ja jestem chirurgiem plastycznym, podchodzimy do tematu holistycznie i aktualnie mamy 3 kliniki, które zajmują się chirurgią plastyczną, medycyną estetyczną i włosami właśnie, jak również zatrudniamy specjalistów, którzy zajmują się swoimi dziedzinami. Mamy ginekologów, laryngologów, świetnych specjalistów chirurgii plastycznej, lekarzy medycyny estetycznej, coraz bardziej rozbudowujemy gałąź trychologii. Zespół cały czas się umacnia. Dołączają do nas nowi specjaliści. Tak naprawdę dzielimy się doświadczeniem, współpracujemy ze sobą, mamy młody skład, świetną atmosferę i ludzi bardzo wykwalifikowanych. To myślę przekonuje ich, aby dołączyć do zespołu OCCO. Początkowo podchodziliśmy do otworzenia naszej kliniki bardzo ostrożnie. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli aż tylu pacjentów, że kolejki wydłużą się do kilku miesięcy. Nie myśleliśmy, że tak naprawdę polecani pacjenci będą polecać kolejnych pacjentów, a w naszej małej klinice zacznie robić się ciasno i wręcz będziemy zmuszeni, żeby poszukać trochę większej przestrzeni. Również nasze umiejętności spowodowały, że musieliśmy poszukać nie tylko kliniki, ale tak naprawdę szpitala jednego dnia, aby Piotr wraz z innymi chirurgami mógł realizować się w pełni jako chirurg plastyk. Dlatego mamy teraz szpital na 2 sale operacyjne, przestronne gabinety dla pacjentów, 7 łóżek, gdzie pacjenci mogą zostać na noc, jak również ogromną salę konferencyjną, gdzie będziemy relacjonować i szkolić Was i my będziemy szkolić się również z Wami. Udało się stworzyć miejsce, gdzie będziemy mogli pokazać zarówno nasze zabiegi, jak i omówić niektóre jednostki dermatologiczne, aby budować świadomość tak naprawdę na rynku kosmetologii i medycyny estetycznej, jak powinna wyglądać właściwa współpraca pomiędzy lekarzami a kosmetologami. Poczuliśmy się wyróżnieni, że zaprosiła nas uczelnia, która kształci świetnych kosmetologów do prowadzenia wykładów, zajęć, szkoleń, jak również wyznaczyła nas, abyśmy mieli okazję podzielić się swoją wiedzą. Już od października tego roku studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie będą mogli uczestniczyć w życiu naszej kliniki. Będziemy mogli się dzielić wiedzą z nimi, jak również będą mogli zobaczyć, jak pracujemy. Aktualnie balans pomiędzy życiem prywatnym a pracą jest odrobinę zachwiany. Uwielbiamy spędzać czas razem, uwielbiamy pracować w jednej placówce, dlatego że możemy razem zjeść obiad, jeżeli mamy przerwę, możemy skonsultować pacjentów, możemy odesłać do innego specjalisty, jeżeli jest taka potrzeba. W związku z tym, że nasze specjalizacje się uzupełniają, bardzo często potrzebuję pomocy Kasi, jak Kasia mojej. Jeżeli chodzi o czas wolny, to często jest tak, że musimy pełno rzeczy przedyskutować, że musimy rozwiązać niektóre problemy, które mamy w pracy. Ciężko jest tak naprawdę w 100% rozdzielić nasze życie prywatne od życia zawodowego, bo myślę, że zawód lekarza to tak naprawdę trochę pasja, trochę powołanie i trochę bycie w tym wszystkim 24 godziny na dobę. My z Kasią mamy troszkę inne charaktery. Mamy cechy, które się wzajemnie uzupełniają. Kasia ma swoje mocne strony, ja mam swoje. Czasami jest tak, że do pewnych obowiązków Kasia oddelegowuje mnie, a czasami ja Kasię, bo wiemy, kto ma jakie umiejętności i kto coś potrafi lepiej zorganizować. Jesteśmy na warszawskim rynku jako klinika 3. rok. To mało i dużo.
nauczyliśmy się już bardzo wiele, ale ciągle dzięki naszym nowym, kreatywnym pomysłom chcemy rozbudowywać się i wprowadzać nowości. Zamierzamy rozwijać strukturę, zespół, wprowadzać nowości i nowe zabiegi. Oprócz zabiegów mamy jeszcze jeden pomysł, o którym chyba za wcześnie by mówić.